Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle bardzo serdecznie pozdrawiam i kłaniam się nisko. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, no oczywiście pozdrawiam jesiennie, ta piękna pora, cudowna pora roku, jesień, wciąż nam towarzyszy. Pozdrawiam też różańcowo, nie można zapominać o różańcu. Ta modlitwa niechaj nam towarzyszy przez cały miesiąc październik, ale nie tylko. Odmawiamy różańca tylko wtedy, gdy nam ksiądz zada za pokutę, albo że mamy październik, albo jakieś tam nabożeństwo różańcowe, ale jak najczęściej bierzmy do ręki tego rodzaju narzędzie, bo to, jak już wiele razy mówiłem, jest wezwanie Matki Najświętszej. Ona zachęca nas, ona wzywa nas, odmawiajcie różaniec, i to też wciąż powtarzam, my też wzajemnie się zachęcajmy do odmawiania różańca, bo jest to modlitwa wspólnotowa. Owszem, można ją odmawiać w pojedynkę, jak to się mówi, ale najlepiej, jeżeli jest to modlitwa w rodzinie, jeżeli to modlitwa jest w społeczności, bo tam, gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych w moje imię, tam ja jestem pośród nich. My na modlitwie gromadzimy się, na modlitwie różańcowej, w czyje imię? W imię Chrystusa, więc wtedy jest obecna pośród nas nie tylko Matka Najświętsza, ale obecny jest także jej Syn. Odmawiajmy różaniec, odmawiajcie różaniec, usłyszy ją, ona nas wzywa. Poza tym, drodzy Państwo, dzisiaj jest bardzo ważny dzień i bardzo ważna niedziela, 16 października. Dla wielu ta data już staje się taką datą historyczną, ale datą wciąż aktualną, bo oto, jak wielu z nas pamięta, zwłaszcza starsze osoby, było to 16 października roku pańskiego 1978. Wtedy kardynał Wojtyła, biskup czarty, biskup krakowski, został ogłoszony, czy został wybrany na papieża i przyjął, jak wiemy, imię Jan Paweł II, bo poprzednik jego, Jan Paweł I, żył bardzo krótko, tylko 33 dni, umarł nagle. Dlatego też właśnie dzisiejsza niedziela jest, owszem, 29 niedzielą zwykłą, w roku C też to podkreślam, ale jest to niedziela papieska. Jest to właśnie dzień wyboru kardynała Wojtyły, naszego wielkiego rodaka, na papieża. On przez wiele lat dowodził Łodzią Piotrową, kierował tę Łodzią Piotrową, przez wiele razy odwiedzał nas, naszą kochaną ojczyznę, jego kochaną ojczyznę, odwiedzał Wadowice, odwiedzał Kraków, odwiedzał Warszawę, odwiedzał naszą ziemię suwalską, odwiedzał Sejniejszczyznę, odwiedzał Wigry Studzieniczną. Właśnie wspomnieć dzisiaj trzeba, jest to obowiązek nas, ludzi, którzy kochamy papieża, nas, ludzi, którzy uważamy się za jego siostry, za jego braci, żeby on dzisiaj w naszych sercach żył, żeby to właśnie ta dzisiejsza niedziela, niedziela papieska, była niedzielą naprawdę cudowną i poświęcono jemu, a jednocześnie niedzielą, która jest modlitwą do niego, bo jak wiemy, Jan Paweł II jest świętym, a więc możemy do niego modlić się, modlimy się do niego, możemy się do niego wołać: święty Janie Pawle II, módl się za nami, święty Janie Pawle II, módl się za nami, święty Janie Pawle II, módl się za nami. Chaj to wezwanie, modlitewne wezwanie dzisiaj nam to towarzyszy w sposób szczególny i mam nadzieję też w sposób skuteczny. Poza tym, jeżeli chodzi o Dzień Papieski, to proszę Państwa, ten Dzień Papieski już jest takim 22 Dniem Papieskim. Ten dzień ustanowił papież, właśnie papież Jan Paweł II. I co jest istotą tego dnia, takiego właśnie wydarzenia? Jest to właśnie dzień, kiedy to funkcjonuje w sposób szczególny Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. To dzisiaj wspieramy młodzież na życzenie Jana Pawła II. To dzisiaj, wychodząc z kościoła, możemy wrzucić do skarbonek tak zwany datek, który właśnie stanowi taki fundusz, czy takie stypendium dla młodzieży uzdolnionej, młodzieży pochodzącej z rodzin wiejskich, czy z rodzin ubogich, ale młodzieży też pochodzącej z rodzin wielodzietnych. To dzisiaj właśnie okazja jest do tego, żeby tych młodych ludzi wesprzeć, owszem, modlitwą, ale także darem serca, który pozwala nam im na to, że mogą studiować, że mogą uczyć się, że mogą przygotowywać się do swojego, w swoim czasie, do rosłego zawodowego życia. Oczywiście, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy Dzień Papieski, on ma swoje hasło i takim hasłem są słowa Veritatis Splendor. Co to znaczy? Blask prawdy. Są to pierwsze dwa słowa encykliki, która została wydana przez papieża Jana Pawła II. Była to jego już 10. encyklika i on wydał właśnie taką encyklikę 6 sierpnia roku pańskiego 1993. Blask prawdy. Właśnie tutaj
to hasło, czy te słowa, czy to zawołanie, czy ta informacja, czy to wezwanie i tak to można nazwać, wzywa nas do tego, żebyśmy żyli w atmosferze prawdy, żebyśmy tę prawdę zauważali. Oczywiście to prawdą, podstawową prawdą to jest Chrystus. Chrystus wyraźnie o sobie mówi, jestem prawdą, ja jestem prawdą, a prawda was wyzwoli, czyli on nas wyzwoli. Jeżeli my nie żyjemy w kłamstwie, jeżeli nie żyjemy w takich różnego rodzaju wątpliwościach, a żyjemy w atmosferze prawdy, właśnie ta prawda sprawia, że stajemy się ludźmi coraz bardziej wolnymi, coraz bardziej odpowiedzialnymi, coraz bardziej też dojrzałymi, nie tylko w sensie intelektualnym, ale także w sensie duchowym, w sensie naszej wiary. Właśnie to hasło wzywa nas do tego, żebyśmy postrzegali prawo Boże. Owszem, jest prawo ludzkie, ale na pierwszym miejscu jest prawo Boże, żeby właśnie to prawo Boże było powodem do tego, byśmy budowali świat na fundamencie odróżniania dobra i zła, żebyśmy nie mieszali jednego z drugim, bo my nieraz mamy w tym temacie tak zwaną teorię względności. Dzisiaj dobro jest dobrym, a jutro to dobro jest złym, bądź też odwrotnie. Żebyśmy właśnie budowali ten świat na rozróżnianiu dobra od zła i żebyśmy też sprzeciwiali się tak zwanemu moralnemu relatywizmowi, żeby człowiek nie tworzył prawdy, ale żeby ją odkrywał. To jest bardzo ważne. Wszystkiego najlepszego z racji Dnia Papieskiego. Jeszcze raz pozdrawiam młodzież i pozdrawiam tych wszystkich, którzy dzisiaj chcą oddać cześć papieżowi. Jeszcze raz wołajmy Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Kochani, na zakończenie 29, jak powiedziałem, niedziela zwykła i Ewangelia na tę niedzielę następująca. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga nie bał się i nie liczył się z ludźmi. W tym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: chociaż Boga nie boję się, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i mnie nie zadręczała. I Pan dodał: słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia, a Bóg czy nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w tej sprawie, powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Kochani, no Chrystus wzywa nas tutaj do wytrwałości w modlitwie. Proście, otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a będzie wam otworzone. Właśnie ta wytrwałość, ta taka cierpliwość, czasem może takie natręctwo, on jest bardzo potrzebny. My nie możemy poddawać się, nie możemy być takimi słabymi, żabą, powiedziałem coś, poprosiłem o coś, nie wyszło, więc dziękuję bardzo. A się, że nie. Do skutku trzeba i wytrwale trzeba właśnie to prosić. Proście, jeszcze raz podkreślam, otrzymacie. Jest to sława Chrystusa. Prośmy dzisiaj oczywiście Chrystusa poprzez pośrednika świętego Jana Pawła II, żeby to wszystko, co jest nam potrzebne w naszej kochanej ojczyźnie, prośmy Jana Pawła II o to, żeby on zwracał się do Chrystusa o pokój na ziemi, zwłaszcza o pokój na Ukrainie, żeby wstawił się za nami, jego rodakami i jego rodaczkami. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień, oczywiście tydzień, który rozpoczyna się bardzo ważnym dniem, bo dniem papieskim. Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego, zostańcie z Bogiem.